Cześć, tutaj Marcin ze Strefy Rekinów. Vlog drugi, czyli, czyli opis dalszy moich działań przy silniku S38. A dzisiaj zajmę się wiązką silnikową, także troszeczkę po, pogrzebię sobie przy kabelkach i pokażę, pokażę tutaj moje działania. Wiązka silnika została, jak widać, zdjęta z... Zdjęta z silnika, i tak naprawdę to, co zrobiłem do tej pory, to ją porządnie umyłem odpowiednią chemią. Także te wszystkie jakieś wtyczki, ewentualnie które, które były jakieś tłuste w oleju, bo, bo gdzieś tam chociażby właśnie wtyczka od czujnika poziomu oleju, czy, czy, czy no, wszystko, co było po prostu brudne, zostało zostało wyczyszczone, odtłuszczone. O ta fabryczna taka owika, ona akurat 234, ona jest taka charakterystyczna, bo ona jest jak się starzeje, to ten klej jakby przechodzi na drugą stronę i ona się robi w dotyku taka kleista. Tu wszystko zostało wyczyszczone, więc ona teraz nie brudzi rąk. Wszystkie tutaj te plastiki zostały też odświeżone. Niektóre wtyczki, te które miały konektory takie nazwijmy troszeczkę Troszeczkę z jakąś tam śniedzią to zostały zanurzone w, w płuczce ultradźwiękowej, więc wszystko tu zostało jakby przygotowane do tego etapu. I no właśnie, co teraz? No bo tak, wiązka chodzi ze 34M538 poliftowej, będzie montowana w E30, więc wiadomo, że ona plug and play nie pasuje. No i oczywiście, zawsze przy słapach silnika, tą wiązkę trzeba przerobić. I zazwyczaj się to robi na zasadzie chociażby przeróbki tego, tego złącza. Ja to roboczo nazywam złącze silnik Buda. Tak? Ono akurat w V30 się nazywa C101. On sobie można zdekodować i tą wtyczkę trzeba przerobić. Zazwyczaj to się robi tak, że się ją tu ucina i się ucina tą wtyczkę z związki silnika E30, no i się lutuje odpowiednie piny, żeby, no wiadomo, żeby to spiąć tak, jak trzeba, czyli odpowiednie funkcje na odpowiednich pinach, żeby. Ze sobą pasowały i wiadomo, gdzieś tam się skraca ta wiązka, gdzieś tam się wydłuża i się ją przerabia. Natomiast ja tutaj stwierdziłem, że y, oczywiście wspominałem o tym EMU, że docelowo pewnie y, y, silnik zostanie postawiony na EMU, więc cała wiązka zostanie zrobiona od nowa. Natomiast jakby na tym etapie, y, na tym etapie, gdy zostaje przy seryjnym sterowniku, y, no to decyzja jest taka, że zostajemy przy tej wiązce, natomiast trzeba ją przerobić. Natomiast Chciałbym uniknąć tutaj wszelakiej maści druciarstwa, znaczy może druciarstwo to słowo, bo druciarstwo to jest ucięcie i zrobienie na skrętkę i zaklejenie taśmą izolacyjną, tak, ucięcie wiązki, ładne, ładne zalutowanie, zaciągnięcie termokurczek, zaizolowanie, to jest jakby powszechna praktyka, natomiast ja tutaj nie chcę mieć żadnych lutowanych elementów, żadnych, jakby to powiedzieć, przerabianych wtyczek, więc zamysł jest taki, żeby przerobić tą wiązkę bezinwazyjnie. Zaraz powiem, co konkretnie mam na myśli. Jeszcze tylko wspomnę o tym, że tak, no tu moje zboczenie zawodowe, wszystkie wtyczki są opisane. Akurat ta wiązka jest relatywnie prosta, w tym sensie, że e, chyba nie da się jej źle podpiąć, tak, żeby coś, żeby coś przy odpalaniu potem był problem, że coś się źle podpięło, e, tak jak to ma chociażby miejsce w silniku M50, ci, którzy grzebali. Zdejmowali kiedyś wiązkę z silnika i zakładali z powrotem, to wiedzą o co chodzi. Pod kolektorem sącym tam jest tam jest dużo wtyczek, które są identyczne, występują obok siebie i, i można, można podpiąć, już nie pamiętam, no, silnik, silniczek krokowy zamiast czujnika poziomu oleju czy, czy coś takiego. No, obok siebie są wtyczki, da się je zamienić i, i jest to problem. Tutaj tego problemu nie ma, natomiast tak czy inaczej, ja sobie wszystko poopisywałem. No, i właśnie, chociażby tutaj, o akurat tej wtyczki nie podpisałem, bo i to w ogóle się już nie da z niczym pomylić. Natomiast to jest wtyczka, słuchajcie, to jest ciekawostka, bo silnik S38B38 był wyposażony fabrycznie w ogranicznik prędkości, czyli miało to postać, miało to postać takiego zewnętrznego silnika, który wygląda identycznie jak TempoMat. Czyli jakby z jednej strony tutaj jest wpięta linka gazu, z drugiej strony jest wpięty tempomat, który jakby jest, no też ciągnie, może ciągnąć przepustnicę, a z drugiej strony jest wyprowadzona linka od właśnie tego ogranicznika prędkości, który ma za zadanie bo tam był narzucony ograniczenie prędkości do 250 km na godzinę i, i on miał za zadanie, no, w przypadku, kiedy silnik się zbliżał do 250 km na godzinę, to ten silnik po prostu ciągnął przepustnicę w drugą stronę. Eee, no, trochę głupie, e, chciałoby się powiedzieć, no bo, no bo po co, skoro można to wgrać sterownik silnika? Eee, ja myślę, nie weryfikowałem tego, to jest moja teoria, ale wydaje mi się, że. To było zmyślne, przemyślane rozwiązanie przez BMW, i oni specjalnie to tak zrobili, że jest oddzielny motor, który ciągnie przepustnicę, jest oddzielny sterownik. Tu jest, o tu mam podpisane, ogranicznik prędkości. Oddzielny sterownik, który steruje tym motorem. No i po co? Według mnie właśnie po to, że jak ktoś kupował sobie taką M5, nową, wyjeżdżał nią z salonu. Bo zaraz, zaraz po wyjechaniu od dealera otwierał maskę. Zodwie tutaj wypinał tylko linkę od, tej, od tego serwomotoru. Wypinał linkę i miał ogranicznych prędkości zdjęty. I ewentualnie wracając, wracając na serwis, to tylko linkę zakładał gwarancji, nie tracił. Brak jakiejkolwiek ingerencji, pełna odwracalność. Więc, więc tak mi się wydaje, że to właśnie po to mimo że już wydaje mi się, że wtedy możliwości możliwości elektroniczne były takie, żeby to zaimplementować w sterownik silnika, to zdecydowano się na oddzielny układ mechaniczny, żeby mechanicznie można było ten ogranicznik po prostu zdjąć, dosłownie zdjąć po prostu linkę z przepustnicy. Więc ten ogranicznik prędkości tu jest, tu jest wplątany w wiązkę silnika, natomiast ja się już jakby przygotowałem do tego. Pokażę na komputerze schemat elektryczny tej wiązki. Dobra, no to zerknijmy sobie na schemat elektryczny tego silnika. Tu mamy oczywiście jakby wiązka silnika jest bardzo rozbudowana, więc tych schematów jest dużo, ale ja tutaj już przygotowałem konkretnie stronę, na której mamy ten ogranicznik prędkości. Tutaj tutaj z niemieckiego, jakby sobie przetłumaczyć, to mamy tak. To, to właśnie tutaj na górze ten cały układ to jest ten sterownik ogranicznika prędkości. Tutaj mamy serwomotor, który, który steruje tym. No i widzimy, że właśnie ten układ jest o tyle prosty, że mamy ten sterownik jest podpięty, jest spięty z tym serwomotorem. Tutaj, jak sobie to rozkodujemy, to mamy tak naprawdę plus i masę, czyli zasilanie tego sterownika. Tu mamy wyjścia diagnostyczne, żeby można było sobie zdiagnozować, czy tam wszystko działa. Jedno, słuchajcie, dosłownie jedno połączenie z resztą wiązki kabinowej, gdzie, jak sobie zdekodujemy, to to jest, to jest tylko sygnał prędkości, właśnie, czyli kluczowa informacja dla tego ogranicznika. W zasadzie jedyna, jakiej potrzebuje. I tu jeszcze mamy, to jest symbol ekranu, mamy ekranowany wyprowadzony przewód do sterownika silnika. I, ten, i to połączenie tutaj to jest połączenie KAN, magistralą KAN, więc sterownik silnika może się komunikować ze sterownikiem ogranicznika prędkości poprzez, poprzez szynę KAN. W zasadzie po co, Pff, nie wiem, jakie tam informacje mogą być wymieniane. Bo ten, jakby ten układ jest samodzielny, on nie potrzebuje żadnej komunikacji ze sterownikiem silnika, bo on sobie pobiera tylko prędkość pojazdu i, i, i wydaje polecenia dla, dla tego serwomotoru, czy ma odpuścić gaz, czy, czy, czy nie odpuścić tego gazu. Natomiast to, co jest tutaj, to, co jest tutaj kluczowe, to to, że jeśli ja będę chciał to wyplątać z związki silnika, ponieważ po prostu nie chcę mieć wiszących styczek, które będą do niczego nie podpięte. Z tego, co, z tego, co zasięgnąłem języka, to e, jakby nie podpięcie tego, tego ogranicznika prędkości nie wywoła żadnego błędu w sterowniku. Znaczy być może błąd wywoła, ale nie będzie to błąd, który, który spowoduje jakiś, jakiś tryb awaryjny. Natomiast ja bym chciał pójść krok dalej, po prostu to wyrzucić, żeby nie mieć zbędnych wiszących wtyczek. E, no i okazuje się, że to tak naprawdę e, no da się zrobić, no bo to jest Wtyczka do sterownika, wtyczka do serwomotoru, tu są połączenia biegnące przez wiązkę silnika. Trzeba będzie się gdzieś odpiąć od masy, odpiąć od plusa, odpiąć od sygnału prędkości i zostaje jeszcze to połączenie KAN. Ono jest, ono jest tutaj widoczne, bo mamy o wtyczka granicznika prędkości, tu mamy wtyczkę sterownika, silnika i między nimi biegnie o kabel tutaj ten gruby w ekranie. To jest właśnie ten kabel, gdzie biegnie komunikacja przez CAN. I w związku z tym, żeby tutaj znowu nie, nie robić tego na zasadzie jakiegoś cięcia, lutowania, no to ja bym chciał to zrobić najbardziej elegancko, jak się da. Czyli mam tutaj przygotowany taki zestaw, zestaw wypinaków, i po prostu ja sobie to pin po pinie wypinuję związki silnika. Tu mamy, tu mamy wtyczkę do sterownika, i ja sobie to wypinuję, czyli po prostu ten pin w ogóle będzie pusty. Nie będzie się gdzieś tam kabel za wtyczką ucięty wisiał, sobie się majtał. Po prostu fizycznie tego nie będzie w ogóle w wiązce. No, to jest fajna sprawa. Zabawa z tymi wypinakami wymaga troszeczkę cierpliwości, bo to nie zawsze się tak fajnie wypina, jakby się chciało. Czasami troszeczkę trzeba powalczyć, ale to. Jak się odpowiednio, odpowiednio cierpliwie do tego podejdzie, to, to da się zrobić. Tutaj mam akurat wypina chociażby do wtyczki, słodzi o, to jest kolejna rzecz. W34 M5 sterownik silnika nie jest tak jak w 30 schowany w schowku, tylko jest w przedziale, no w komorze silnika. On jest jakoś tam odizolowany od silnika, natomiast generalnie tam jest układ, jest wiatraczek, który nawiewa zimne powietrze do chłodzenia sterownika, i jest, no właśnie, skąd ten wiatraczek wie, kiedy, kiedy włączyć to chłodzenie, bo ono nie jest tak, że zawsze po zapłonie po prostu chłodzi, tylko wtedy, kiedy to jest jakieś ryzyko przegrzania sterownika. No i tu jest właśnie, tu jest właśnie wypięty czujnik temperatury tej skrzyneczki, w której siedzi sterownik silnika. No i ten czujnik, on, on tak naprawdę, no niby biegnie przez związkę silnika, ale on biegnie tak, że zaraz z powrotem tu wyłazi wtyczka, tu mam już podpisane PIN 1, czujnik, czujnik temperatury sterownika. No i na przykład ja tego układu nie będę podpinał, dlatego że, no po pierwsze nie będę budował teraz układu wiatraczka, który będzie mi dłuchał na sterownik, bo mój sterownik będzie w schowku w przedziale pasażerskim, gdzie no, temperatura no, nie jest taka jak pod maską, więc raczej nie ma ryzyka, żeby ten sterownik się przegrzewał. Więc to jest kolejny układ, który jest do wywalenia i znowu bez żadnego cięcia tutaj wiązki. Tylko pin po pinie zostanie to wypinowane. Tutaj mam właśnie do tego czynnika temperatury. Jeden pin już sobie zdążyłem wypiąć tym wypinakiem. Bardzo fajnie się udało, bez zniszczenia tych blaszek, nic się nie, nie pogięło, nie zagieło. Tak zrobiłem jako próbę, bo akurat tego pinu nie, nie, nie ma sensu wypinać, ale ale, no jako, jako próbę tutaj zrobiłem. Więc w ten oto sposób, pin po pinie z tej wiązki będę chciał pousuwać rzeczy, które, które nie będą mi potrzebne. Kolejną, kolejną taką rzeczą to jest, tu gdzieś, o jest. Co mam, tutaj, co mam tutaj napisane? Elektrozawór pompy powietrza wtórnego. Ta pompa powietrza wtórnego to jest, to jest taki układ, to jest ta pompa, która tłoczy Powietrze do wydechu. Ja wiem, że to brzmi, brzmi głupio, yy, ale tak, tak jest w istocie. Teraz mam to wszystko zdemontowane, natomiast z grubsza to jest tak, że tu mamy kompresor klimatyzacji tak jak normalnie, a nad nim jest pompa powietrza wtórnego, która na jednym, na jednym pasku yy, razem z kompresorem klimatyzacji yy, jest napędzana, yy, więc ona tak jak kompresor, no kręci się cały czas, natomiast jest tam wyprowadzony w wiązce Tutaj kabelek do tej, do tej pompy, i, i on po prostu daje sygnał, kiedy sprzęgło tej, tej pompy ma się załączyć, i ona, wtedy, i ona wtedy zaczyna tłoczyć powietrze. Ona sobie zasysa to powietrze. Tutaj jest jeszcze taka w komorze silnika dodatkowa puszka z filtrem powietrza. Jest zasysane to powietrze i tłoczone tutaj, i jest wpompowywane do wszystkich sześciu cylindrów poprzez, poprzez taką dostawkę tutaj do baranów. Ja tam mam już wszystko zdemontowane, ale, ale jeszcze też pokażę potem, jak to, jak to wygląda na, na, na tych baranach. No właśnie, więc ta pompa, to jest oczywiście wszystko jakiś tam wymysł ekologów, że dopóki się nie rozgrzeje katalizator, to ta pompa właśnie ona dodając powietrza czy tlenu do, do spalin, ona powoduje jakby zmniejszenie produkcji tych tam tlenków węgla i. i... I tak dalej, więc, więc to jest jakiś tam wymysł ekologów. Niektórzy, niektórzy czy wręcz, to, to raczej tak powszechnie bym powiedział, się to demontuje. No demontaż tego jest problematyczny o tyle, że tu jest nietypowa łapa pod to, która trzyma i kompresor, i tą pompę, i po prostu zdejmując pompę, jakby kompresor zostaje bez napędu, bo. Bo, no bo pasek, prawda, biegnie inaczej. No, ja po prostu w ogóle to wszystko wyrzuciłem, i tu będzie założona łapa łapa pod kompresor klimatyzacji starego typu. Znaczy ze starszej generacji silników M30 czy tam S38, B35. I jakby no będzie zamontowane też, bo tu mocowania są takie same, więc to wszystko. Wszystko pasuje, zresztą tak miałem to zrobione też w 3.6, bo w 3.6 też ta pompa występowała. Także to nie jest jakiś tam, to nie jest element charakterystyczny dla silników 3.8, w przedliftach też to było. Więc ten cały układ jest wywalony. Barany tak samo, bo tutaj będą barany z 88 które oczywiście nie mają żadnych tam dodatkowych natrysków. Są takie, no można powiedzieć, właśnie najmniej restrykcyjne przez to, bo, bo mają najlepsze przepływy. Ja w baranach 3-6 zrobiłem taki zabieg jeszcze, że te, te takie, no nazwijmy to wtryski, oczywiście. Nie wiem, jak to inaczej nazwać, ale te kanały, którymi, którymi te rurki, którymi doprowadzane jest powietrze do wydechu. E, ja je po prostu wyciąłem. E, zaspawałem po nich otwory, wyszlifowałem to od środka na gładko, żeby, żeby te spaliny po wyjściu z cylindrów e, po prostu no nie, miały, nie miały żadnych dodatkowych oporów. Więc tam tak to zrobiłem, no ale teraz przychodzę na baranę z 88 w których w ogóle tego nie ma, więc, więc, więc nic nie trzeba robić. W każdym razie, do tej pompy powietrza wtórnego też jest wyprowadzony jakiś tam element wiązki, tak, który tym steruje, tym steruje. To jest też połączone przewodem podciśnienia. Tam jest jeszcze taki zawór podciśnieniowy. Pod kolektorem ssącym jest dodatkowy właśnie elektrozawór, który, który, który wpuszcza to podciśnienie z kolektora ssącego. Ten elektrozawór jest sterowany sterownikiem silnika, no i właśnie od tego elektrozaworu wtyczka mamy tutaj. No i jakby ja generalnie jestem, jakby to powiedzieć, przeciwnikiem. No, nie lubię, nie lubię wprowadzać modyfikacji, które są nieodwracalne. Wielokrotnie miałem tak, że coś, co wydawało mi się, że do tego nie będę wracał. To gdzieś tam po czasie okazywało się potem, że, że jednak do tego wracałem, więc. Nie lubię, nie lubię, jakby yy, psuć. Nie lubię psuć, zwłaszcza, że taka wiązka, jakbym chciał coś jednak do czegoś wrócić, no to wiązkę taką do S38, no, w, yy, że tak powiem, nie da się jej kupić wszędzie za rogiem, raczej jest to ciężkie, więc, więc zanim jakby cokolwiek utnę, cokolwiek zepsuję, to się trzy razy zastanowię. Natomiast yy, no, ten układ pompowania powietrza wtórnego to jest coś, co zaryzykuję na dzień dzisiejszy stwierdzeniem, że do tego nie będę wracał, raczej nie będę wywalał wszystkiego i, i montował z, powrotu, z powrotem baranów z 3.8 i, i zakładał pompę powietrza wtórnego, więc to jest coś, co też związki usunę, ale też usunę to w taki sposób elegancki na, na zasadzie wy wypinowania wszystkich pinów i po prostu wyciągnięcia speciali kablów kabli, przepraszam, kabli, e, więc też zostanie to wypinowane ze sterownika, sterowanie tym yy, i zostanie to usunięte związki. Yy, natomiast no jest jeszcze, yy, bo pod kolektorem sącym pod, pod ITB są dwa elektrozawory i drugi elektrozawór to jest elektrozawór, który steruje, który steruje DISą. I yy, gdzie my go tutaj mamy? O, tutaj jest elektrozawór DISA. I to już jest na przykład coś, co mm, co, no, DISy, jak, jak już wspominałem wcześniej, nie będzie, natomiast ja tego związki nie będę wywalał. Ja sobie tą wtyczkę zostawię, zaciągnę sobie tylko na nią jakiegoś tam termokurcza, żeby, żeby, żeby te styki nie, się nie działy. I i, tą, I sterowanie tą w zostawię. Yy, po prostu będzie sobie wisiała niepodpięta wtyczka. Dlatego że nie wykluczam, że, e, że kiedyś będę chciał do tego wrócić, bo może stwierdzę, że jednak to był jakiś tam błąd. Yy, jakby przeróbka tego do lotu, i yy, no po prostu szkoda mi niszczyć te wiązki. Jeśli to jest coś, nad czym po prostu inżynierowie BMW pracowali i, i, i się głowili, jak polepszyć osiągi tego silnika wymyślili tą disę, a, a, a teraz po no, prostu wziąć to tak uciąć, no szkoda, więc, więc to zostanie i tak naprawdę tu największym problemem pod kątem przeróbki tej wiązki dla mnie okazuje się przejście przez ścianę grodziową, dlatego że no tak jak powiedziałem w E34 ten sterownik, Siedzi, nie przechodzi przez ścianę grodziową, nie wchodzi do, do przedziału pasażerskiego, tylko Siedzi sterownik w komorze silnika, on wchodzi tylko do takiej puszki No i właśnie wchodzi tędy, tu jest to doszczelnione taką gumą Natomiast W 30 to przechodzi przez gród i jest doszczelnione taką gumą To jest guma pozyskana z jakiejś tam rozbiórki I no, i teraz wyzwanie przede mną stoi takie: bo oczywiście, też się robi tak, że się przecina tą gumę, i tą, tą po prostu trzeba wywalić. Przecina się tą gumę trzydziestkową, mi się nakłada, no ale to mnie, dla mnie to nie przechodzi, żeby, żeby taką przeciętą gumę potem wkładać, no bo ona już nie spełnia swojej roli, nie doszczelnia tak jak trzeba. Więc, więc jest wyzwanie. Ja pokażę, jak to wygląda obecnie we 30, w 3,6 silniku, jak mam to zrobione. Tu mam już e, częściowo. Zdemontowany osprzęt. Tutaj jest. Tu jest właśnie wiązka silnika i ona o, przechodzi przez tą fabryczną gumę. Nawet troszeczkę ona była za cienka, Tam środ teraz tego nie widać. Tam w środku ona jeszcze jest dodatkowo zawinięta, tak, żeby tutaj było wszystko doszczelnione pod kątem wycieków wody i też pod kątem wygłuszenia. Bo jak tam się tego nie doszczelni, to, to się przynosi dźwięk silnika. Do, do komory. Tu jeszcze takie wtrącenie szybkie zrobię. To jest silnik 3.6, dekiel jest założony z 3.8, no bo podmieniłem dekle między silnikami, więc to jest tylko tak założone, żeby silnik nie stał żeby silnik nie stał bez, bez dekla zaworowego. Zresztą ten silnik ostatecznie też zostanie z tym deklem z 3.8. Nowy szczęśliwy nabywca tego silnika, pozdrawiam. Dogadaliśmy się, że, że ten silnik właśnie będzie pasuje mu ten silnik zostawić z, z Deklem z 38 jako, jako taki upgrade, ponieważ po prostu teraz Plug and Play można założyć cewki, sześć niezależnych cewek na wszystkie cylindry i wykonać upgrade tego 3.6 i, i go indywidualnie wysterować tutaj zaponem i, i, i pozbyć się też tej kopułki. Bo te dekle można, można zamieniać. Tak naprawdę to jest plug and play poza szpilkami w środku pod deklem, które trzeba tam tylko podmienić krótsze na dłuższe, dłuższe na krótsze, tam gdzie są przytrzymywane cewki. Wracając do wiązki, no tutaj mamy wiązkę 3.6, ona została zawinięta na nowo, też starałem się, bardzo dużo poświęciłem czasu na to, żeby znaleźć taką taśmę parcianą, która odpowiada tej fabrycznej lub może raczej bezpiecznie jest powiedzieć jest bardzo, bardzo zbliżona do fabrycznej, bo te popularne testy, takie z meszkiem, to one oprócz tego, że no właśnie nie odpowiadają tej fabrycznej, bo fabrycznie nie stosowane, no, w komorze silnika takie taśmy z meszkiem, no to też one, one, w ogóle nie powinny być używane w komorze silnika. Dlaczego? właśnie to też Warto o tym wspomnieć, bo też ja ten temat analizowałem i zwróćcie, zwróćcie na to uwagę, że w komorze silnika wiązki, przynajmniej w tych starszych modelach, nie wiem jak jest w nowszych, bo, bo, bo nie grzebie, zawsze wiązki, które są wiązka silnika i wiązka wokół silnika, no generalnie w komorze silnika, jest albo zawinięta w, no wiadomo, tu mamy takie plastikowe, tak akurat wiązka intensywnego mycia, plastikowe takie peszelki. Tu mamy taśmę normalnie, zwykłą, taką tradycyjną taśmę izolacyjną. Nie jest to zbyt eleganckie, natomiast tak fabrycznie była wiązka, była wiązka zawijana. I ja też tutaj zdecydowałem się, chociażby regenerując to intensywne mycie, zdecydowałem się na zostanie przy tym, nie zawijanie tego w żadną taśmę parcianą. Tak samo, tak samo wiązka. Tutaj biegnąca z boku od, od świateł, ona fabrycznie jest, fabrycznie jest zawinięta taśmą, taką plastikową taśmą izolacyjną. Dlaczego? To jest właśnie bardzo ważne, bo taka jest zasada, że te taśmy z meszkiem one bardzo dobrze chłoną olej. Jeżeli są jakieś wycieki, a wiadomo, że z czasem każdy silnik, jakieś wycieki się pojawiają. To one świetnie chłoną olej i potem przepięknie się palą, jak e, odpłukać dojdzie do jakiegoś e, pożaru pod maską, to po prostu nasiąknięte olejem te, te taśmy meszkowe e, po prostu no to pali się ten olej w, ty, w tym meszku, natomiast e, taka taśma, taka taśma bez tego meszka czy te plastikowe po prostu rurki, no wiadomo, że one są na to odporne. Dlatego ja swoją wiązkę właśnie mam zawiniętą w tą taśmę taką ala fabryczną, taką szorstką, a też niektóre instalacje, które dokładałem, to można kupić. Właśnie to nie są termokurcze, tylko na przykład właśnie to. To jest dokładane przeze mnie i to jest um, zwykły taki, taki rękaw plastikowy. No, żeby przez niego przeciągnąć wiązkę, to jest trochę zabawy, bo to trzeba ją związać z drutem i drut przeciągać, ale, ale generalnie wygląda to jak oryginał. Nie wygląda to jak jakieś tam dokładane wiązka na kolanie. I no właśnie tutaj chociażby też instalacja, to są przekaźniki do, do elektrycznych atraków i też o, to jest dokładane przeze mnie. I są wykorzystane te, te rękawy i wszystko wygląda tak. W miarę fabrycznie. Więc podsumowując, jeśli będę miał konieczność rozwinąć wiązkę, to z powrotem zostanie zawinięta w taki peszel, e, przynajmniej nie peszel, tylko taką owijkę bez tego meszka. OK, i wracam do problemu tutaj. W przypadku silnika 3.6 nie ma tego ogranicznika prędkości, czyli nie ma tego elementu wiązki e, i, nie ma, e, i nie ma wyprowadzenia sterowania sześcioma cewkami. Więc po prostu tych kabli jest odpowiednio mniej. Tutaj tych kabli jest dużo, jest gruba ta wiązka, więc przeciągnięcie jej przez tą gumę to będzie duże wyzwanie. Ściągnięcie tej gumy w całości to już jest wyzwanie. No Zawsze można ją przeciąć i zniszczyć, chociaż dla mnie, mówię, jak nie muszę czegoś niszczyć, to staram się tego nie niszczyć, więc spróbuję ją ściągnąć w całości. Jaka jest, jaki jest na to patent? Patent jest taki, że po pierwsze, opalarka. Taką gumę trzeba rozgrzać. Oczywiście nie żeby się stopiła, ale żeby była gorąca. Ona wtedy staje się elastyczniejsza. A drugie to jest e, silikon spray, czy, czy nawet WD-40 się sprawdzi. Coś, co po prostu natłuści tą gumę. Dzięki czemu my przeciągając przez nią wiązkę w środku silnika, e, ta wiązka będzie się ślizgać, więc, więc sobie płynnie przejdzie. Więc e, no to będzie duże wyzwanie, żeby to przeciągnąć przez to. Ja najpierw oczywiście, zanim zacznę to przeciągać, to powypinam i pousuwam związki. Wszystko to, co zadecydowałem, że będzie usunięte. Więc parę kabelków odejdzie. Eee, ok, I, i tak naprawdę yy, ostatnia rzecz, która, którą będę musiał przerobić w tej wiązce silnika, to jest umiejscowienie, umiejscowienie przekaźników sterujących silnikiem dlatego, że nie ma, nie, ma, nie ma, na to za bardzo miejsca. No mógłbym to gdzieś wcisnąć może pod, pod sterownik silnika i przeciągać to też przez grucz. da się to zrobić, bo przy silnikach chociażby M54 zawsze tak, zawsze tak robiłem, że się te wszystkie przekaźniki też przeciągało koło sterownika silnika. Natomiast jako, że jakby chcę tutaj w pełni, w pełni przystosować to pod E30 to przekaźniki cała ta, ten zbiór przekaźników zostanie przeniesiony, 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 przeniesiony. Prawdopodobnie wyprowadzę to właśnie takim opeszlem plastikowym. E, no to będzie trzeba przedłużyć tą wiązkę i ją wyprowadzę na drugą stronę silnika. I tak e, jak było w silnikach M20, że była, tu jest specjalna taka nóżka, specjalna pokrywka plastikowa i i tu mamy te przekaźniki zamontowane. O, tu jest wyprowadzona wiązka. I te przekaźniki są umiejscowione w tym miejscu, więc ja sobie też je prawdopodobnie przeniosę w to miejsce. E, bo jest to fabryczne miejsce, to raz. A dwa, że, a dwa, że y, jest bardzo fajny dostęp, jeśli trzeba chociażby wyjąć przekaźnik pompy paliwa, żeby zmierzyć sobie kompresję czy. Czy po prostu móc zakręcić silnikiem, ale żeby on nie odpalił, tak? No to wtedy tylko robię pyk, zdejmuję pokryweczkę i wypinam sobie przekaźnik. Mam wszystko na wierzchu. Mm, nie trzeba gdzieś tam rozbierać schowka, demontować jakiś osłon, żeby wypiąć przekaźnik. Zresztą nawet w przypadku jakiejś awarii, tak czy diagnostyki, bo, bo przestanie silnik chodzić i trzeba będzie sprawdzić, czy przekaźnik pompy paliwa się załącza, no to, no to jest wszystko na wierzchu w komorze silnika, a nie gdzieś tam gdzieś tam skitrane. No i jeszcze brałem pod uwagę ewentualnie rozwiązanie takie, jak było w E30 M3. W m trójce przekaźniki były tutaj, na ścianie grodziowej i one były przykryte tym plastikowym deklem, natomiast no, ja generalnie staram się Unikać plastików komórze silnika, więc, 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 więc ten plastik, zresztą on zawsze jest sparowany, tu dalej z tą osłoną taką, która była w M40 w 4-cylindrówkach, no jakoś po prostu mi się to nie podoba, zresztą tu na półce do tej pory była pompa ABS-u, teraz pompę ABS-u będę przenosił tutaj pod, pod dolot, a tutaj będą umiejscowione cewki, więc... No, trzeba by było ten plastik jeszcze tutaj dopchać, zrobiłoby się ciasno. Zresztą ten uchwyt oryginalny z M3. Z ciekawości sprawdzałem. Niestety już jest niedostępny w serwisie, a szukanie, szukanie używki mogłoby mi zająć <noise> zbyt dużo czasu, więc decyzja raczej będzie taka, że będę te przekaźniki przenosił tam i będą tak, jak były montowane w M20. Jeszcze co do wiązki silnika. Wiązka silnika ma jeszcze taki rozdzielny element, który sobie biegnie pomiędzy rozrusznikiem a alternatorem. Czyli mamy tutaj tego grubasa, który, który nam zasila tak naprawdę z alternatora cały, cały samochód. Plus tutaj w S38 biegnie, biegnie sobie wtyczka do sondy Lambda. Ona jest po prostu przedłużona i do alternatora tutaj to wzbudzenie. I to jest poprowadzone przez taką rurkę. No i tutaj też, tu jest, tu jest już jakby z, z, staje się zgrzana wtyczka, więc od tej strony ja tego nie wyciągnę, od tej strony też tego nie wyciągnę, bo mnie tutaj będzie blokować ta wtyczka. Natomiast tutaj dzięki właśnie tym, temu zestawowi wypinaków postaram się tą wtyczkę wypiąć, ściągnąć tą gumkę i wtedy powinno udać mi się tą wiązkę wyciągnąć przez, ten, przez tą metalową rurkę, chociażby po to, żeby to, tą rurkę sobie wypiaskować i, i, i polakierować od nowa, bo tutaj jest dużo takich ognisk, korozji, więc yy, no jest to jedyny sposób, żeby, yy, żeby to zrobić tak zgodnie ze sztuką. No bo wiadomo, no można by było kombinować i okleić tą wiązkę jakąś taśmą papierową i to potem, ale już proszkowo wtedy nie pomaluję, tak? bo mi się wytopi, wytopi wiązka. No, musiałbym polakierować na mokro, że znaczy, to też nie jest problem, ale, ale spróbuję tak zrobić, żeby, żeby to wypinować, wypiąć, wyciągnąć, potem przełożyć z powrotem i, i zakliknąć od nowa. Okej, okay. podsumowując, podsumowując, tutaj tak naprawdę poza tymi czynnościami, które wymieniłem, czyli wypinowanie, usunięcie pewnych rzeczy, z, z, zmiana tej, tej gumy tutaj uszczelniającej. No to w zasadzie dochodzi mi jeszcze, nazwijmy to naprawa. Wiązka przy, samym, przy samej tutaj magistrali wodnej, to co wchodzi w, w czujniki, ze względu na bardzo wysoką temperaturę, jaka tutaj panuje, bo, bo ta wiązka ma styczność z, bezpośrednio z wodą, która wychodzi z głowicy, plus wszystko to wisi nad wydechem. to Ta wiązka tutaj już po prostu plastik ze starości popękał. Te kable tutaj miedziane są takie. No, niby się one jeszcze nadają, ale na wszelki wypadek, ja tą wiązkę po prostu, yy, po prostu tutaj yy, kawałek tej wiązki wymienię, żeby, żeby po prostu uniknąć, yy, uniknąć problemów, że na przykład się złamie taki kabel. Bo, jak on tam mieć, jest, jest twarda, sztywna, już taka przegrzana, yy, to, to po prostu może się złamać kabel, i potem no pół biedy jeżeli, jeżeli to będzie od czujnika, od czujnika temperatury na zegary bo to wtedy po prostu zacznie mi szwankować temperatura na zegarach a to co to jest? to jest na komputer, no właśnie to jest czujnik temperatury na komputer czyli bardzo istotny odczyt, który, który wpływa na dawkę silnika, więc jak tutaj coś zacznie nie łączyć, zacznie coś ee, świrować to, to potem silnik będzie się telepał, będzie źle pracował albo w ogóle nie będzie chciał odpalać i i będę się głowił, więc mając to na wierzchu, to na wszelki wypadek od razu cały ten element wiązki wymienię na nowy, żeby, żeby tego uniknąć. I to jest w zasadzie jedyne, jedyne miejsce w tej wiązce, które jest takie. O, tu jeszcze zobaczcie, nie? jakie to jest stwardniałe i sztywne. Więc on tutaj to. Już nie chcę tego łamać specjalnie, ale, ale jest to bardzo twarde. I to jest jedyne miejsce, bo cała reszta wiązki jest taka o fajna, elastyczna, to wszystko to wszystko w pełni spełnia swoje zadanie więc myślę, że myślę, że powinno działać tu zawaryjnie jeszcze przez długi czas to tyle ode mnie na dzisiaj, także do zobaczenia, do usłyszenia w następnym vlogu